Kielcach odbyły się konsultacje regionalne dotyczące planów inwestycyjnych budowy 10 nowych linii kolejowych łączących główne ośrodki miejskie z Warszawą i centralnym portem komunikacyjnym. Linie te mają parametry dużych prędkości i w naszym regionie w części mają wykorzystać istniejące odcinki linii kolejowych nr 8 i 25 oraz stworzyć nową infrastrukturę kolejową. Konsultujemy na bardzo wczesnym etapie plany dotyczące inwestycji kolejowych, które są zaplanowane, jeżeli chodzi o działania Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dla przypomnienia, Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko, to także inwestycje kolejowe i niektóre z tych inwestycji zaplanowane są na terenie województwa świętokrzyskiego. Planowane są inwestycje w ramach dwóch dużych ciągów linii kolejowych. To jest szprycha numer 7, opisana szczegółowo w szerszym programie Centralnego Portu Komunikacyjnego i programu kolejowego w jego ramach oraz szprycha numer 6. Jeżeli chodzi o najważniejszą inwestycję dla Kielc, to jest inwestycja, która doprowadzi docelowo do znacznego skrócenia przejazdu między Kielcami a Warszawą do godziny 20. Planowane nowe odcinki linii kolejowych mają połączyć Kielce przez Busko-Zdrój i Żabno z Tarnowem i dalej Rzeszowem. Pozwoli skrócić podróż do około 1,5 godziny. Radom przez Iłże i Kunów z Ostrowcem Świętokrzyskim skróci czas przejazdu z Ostrowca do Warszawy także do około 1,5 godziny. Oraz istnieje projekt wybudowania 29-kilometrowego odcinka linii łączącej Kielce z Wąsoszem Koneckim i dalej do Tomaszowa Mazowieckiego i centralną magistralą do CPK. Podróż potrwa około 1 godziny, a także do stolicy pojedziemy z Kielc tylko 0,5 godziny dłużej. Przy tym ostatnim projekcie rozważane są dwa warianty wprowadzenia linii kolejowych do centrum miasta. Stary przez Kostomłoty i istniejący fragment linii numer 8 lub zupełnie nowy, poprowadzony przy targach w Kielce. Musimy bacznie przyjrzeć się temu, którą trasą będzie przebiegać ta droga kolejowa, na ile miasto Kielce będzie mogło skorzystać dodatkowo. I tutaj się zgadzam, że główny ośrodek wystawienniczy, jakim są Targi Kielce, to bardzo ważny element w mieście Kielce, który jeśli tę drogę dojazdu skrócimy, to wiadomo, że też odciążymy drogi z kolei towarowe, samochodowe. W związku z tym na pewno to jest dobry prognostyk dla miasta Kielce, aczkolwiek, tak jak powiedziałam, musimy rozmawiać o szczegółach, dopilnować ich, tak abyśmy na pewno mogli dobrze wykorzystać tę szansę, która jest dzisiaj omawiana. Zdaniem pani prezydent na obecnym etapie konsultacji nie wiadomo też, czy miasto będzie musiało partycypować w kosztach budowy nowej infrastruktury kolejowej i to zapewne stanie się tematem osobnych uzgodnień.